Jest ze mną pan minister Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii oraz wiceminister infrastruktury pan Rafał Weber. Chciałbym, żeby panowie na początku powiedzieli o kilku swoich punktach, a później przejdę do tego, co dzisiaj jeszcze dodatkowo przyjęła Rada Ministrów. Bardzo proszę, pan minister Buda. Szanowni Państwo, dzisiaj Rada Ministrów przyjęła dokumenty, zmianę uchwały Rady Ministrów w sprawie tarcz finansowych. Te zmiany sprowadzają się do trzech kwestii. Pierwsza to bardzo ważna, umożliwia już formalnie prefinansowanie projektów z środków PFR-owskich krajowych, projektów, które będą realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Czyli uruchamiamy prefinansowanie, żeby nie oczekiwać na środki, które spłyną z Komisji Europejskiej. Stworzyliśmy możliwość, środki ze zwrotów z tarcz finansowych będą wykorzystane do prefinansowania projektów. Więc dzisiaj jest jasny komunikat, wszystkie te projekty, które w resortach są przygotowane, będą miały zapewnione finansowanie. Chcemy tutaj postępować zgodnie z harmonogramem. Nie mamy pewności, czy kilka, czy kilkanaście tygodni, czy więcej będziemy oczekiwać na płatności. Jesteśmy gotowi finansować to właśnie z tych środków, które posiada i którymi operuje Polski Fundusz Rozwoju. Druga informacja to taka, że przyjęliśmy, Szanowni Państwo, podstawy prawne do wdrożenia w Polsce tarczy dla pogranicza. To jest tarcza oczekiwana od już bardzo długiego okresu. Wynika z ustawy o ochronie granicy, która ograniczyła ruch w pewnej przestrzeni przy granicy białoruskiej. Jesteśmy gotowi po stronie polskiej na wdrożenie tego programu, tej tarczy. Czekamy w tym momencie na notyfikację programu ze strony Komisji Europejskiej. Jak tylko otrzymamy notyfikację, będziemy gotowi i przygotowani do wdrożenia tego programu. Więc to są podstawowe założenia, które przyjęliśmy dzisiaj na Radzie Ministrów z zakresu działalności Ministra Rozwoju i Technologii. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. I bardzo proszę, pan minister Rafał Weber. Panowie ministrowie, szanowni państwo, dzisiaj kolejna bardzo dobra i bardzo ważna informacja dla jednostek samorządu terytorialnego. Otóż dzisiaj zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Tym razem będzie dotyczył infrastruktury dojazdowej do stref ekonomicznych, do stref gospodarczych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku objęcia odpowiedzialności za naszą ojczyznę stawia na budownictwo drogowe w sposób niewspółmiernie duży do naszych poprzedników. Dość powiedzieć, że w ramach różnych programów, czy to Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czy to rezerwy subwencji ogólnej, czy to Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, przeznaczyliśmy samorządom w ciągu ostatnich niespełna 7 lat ponad 52 miliardy złotych. Oczywiście w głównej mierze inwestycje realizowane przez samorządy poziomu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego to inwestycje poprawiające jakość dróg, które w tej chwili już istnieją, które komunikują do stref mieszkalnych, które komunikują w osiedlach, w małych miejscowościach, również wiejskich. Tak więc ta poprawa jakości dróg codziennego użytku służących do przemieszczania się do szkoły, do ośrodków zdrowia, do ośrodków kultury, do rodziny ulega stałej poprawie. Jest to widoczne i samorządowcy, no ale przede wszystkim polskie społeczeństwo to bardzo mocno docenia. Natomiast w tym naborze skupiamy się na inwestycjach drogowych, które polegają na poszerzeniu potencjału gospodarczego. Dostrzegamy tutaj duże potrzeby. Wiemy, że samorządy, chcąc otwierać nowe tereny pod inwestycje gospodarcze, muszą w odpowiedni sposób te tereny uzbroić. Muszą doprowadzić drogi i wszelkiego rodzaju media, które są potrzebne do tego, aby działalność gospodarcza była w danym miejscu prowadzona. No i właśnie rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego wychodzi naprzeciwko tym oczekiwaniom. Chcemy przeznaczyć w ramach dzisiaj ogłoszonego naboru około 3 miliardy złotych i przekazać te środki jednostkom samorządu terytorialnego, które rozbudują sieć dróg docierających do stref gospodarczych bądź komunikujących w strefach gospodarczych. Nabór będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego, będzie trwał przez 3 tygodnie.
jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła złożyć dwa wnioski. Jeden do maksymalnej kwoty 250 milionów złotych, drugi do maksymalnej kwoty 100 milionów złotych. Także możemy się spodziewać bardzo dużych i czasochłonnych inwestycji. Ale tak jak powiedziałem, pan premier Mateusz Morawiecki, jeżdżąc po Polsce, rozeznaje potrzeby i stara się odpowiadać na te wyzwania, które przed polskim samorządem, ale przed tymi, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w naszej ojczyźnie, stoją. I taką odpowiedzią jest ogłoszenie kolejnego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Naboru, który jest poświęcony drogom dojazdowym do stref ekonomicznych albo komunikujących między strefami ekonomicznymi. Zachęcamy samorządowców do tego, aby składali wnioski. Wiemy, że inwestorzy interesują się terenami, które w tej chwili uzbrojone nie są. Po ich uzbrojeniu na pewno je zasiedlą, będą tworzyć miejsca pracy, będą z tego dodatkowe podatki, polska gospodarka będzie rosła siłę. Ten program też jest elementem odpowiedzi naszej rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego na walkę ze skutkami pandemii COVID-19, na to potencjalne spowolnienie gospodarcze, które jest wieszczone przez niektórych ekonomistów i specjalistów od gospodarki. Natomiast my pokazujemy jasno, że środki na inwestycje, również te polskie środki na inwestycje, chcemy sygnować, chcemy je przekazywać, chcemy tworzyć takie programy i takie narzędzia, które będą wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego i będą polegały nie tylko na usprawnieniu komunikacyjnym, ale również na podniesieniu potencjału gospodarczego naszego kraju. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, chciałem poinformować też o rozstrzygnięciach Rady Ministrów. Dzisiaj było wiele ustaw, ale chciałbym o jednej z nich kilka słów powiedzieć. Pan minister jeszcze, tak? Bardzo proszę. Szanowni państwo, bo pan minister z oczywistej perspektywy patrzy na ten program jako program modernizacji dróg wokół stref przemysłowych, natomiast program jest dużo szerszy. Jako minister rozwoju i technologii muszę państwu powiedzieć, że to jest program na uzbrojenie terenów również, na pociągnięcie wszystkich mediów, które są niezbędne do tego, żeby obszary, bardzo duże obszary gospodarcze mogły powstać. To się tyczy, szanowni państwo, takich obszarów ponad 60 hektarowych. Mamy z tym poważny problem, ponieważ misje gospodarcze, jakie pojawiają się i zagranicznych firm, ale też polskich podmiotów, wskazują na to, że mamy pewnego rodzaju niedobór w tym zakresie. I zdarzało się tak, że z powodu braku dostępności bardzo dużych areałów terenów przemysłowych inwestorzy znajdowali swoje siedziby, nowe siedziby poza terenem Polski w krajach sąsiednich. Stąd propozycja, żeby znaleźć kilkanaście, kilkadziesiąt bardzo dużych obszarów w Polsce, które dzisiaj już są w planach przeznaczone pod strefy przemysłowe i żeby pomóc samorządom w ich uzbrojeniu. To są, szanowni państwo, bardzo duże koszty, wielomilionowe często, związane z doprowadzeniem odpowiedniego standardu prądu, wody, ale też kanalizacji, melioracji i oczywiście dróg, o których wspominał pan minister. To wszystko będzie tworzyło obszary, które będą bardzo atrakcyjne dla inwestorów, dużych podmiotów, którzy będą tworzyli w Polsce miejsca pracy. My oczywiście mamy już pewnego rodzaju rozpoznanie, gdzie takie obszary mogą być. Mamy też pewnego rodzaju rozpoznanie, jacy inwestorzy byliby też zainteresowani takimi dużymi obszarami, więc ten program może bardzo szybko mieć swoje owoce w postaci konkretnych decyzji inwestycyjnych. Szczegóły są takie, że po pierwsze wnioski, tak jak pan minister wskazywał, 100 i 250 milionów, czyli do 100 do 250 milionów. W związku z tym, że to są bardzo duże kwoty, to udział własny samorządów w tej sprawie będzie tylko 2%, więc to jest bardzo ważna informacja. Nabór będziemy prowadzili w takim systemie, który jest już znany samorządom, ponieważ jest taka cała zakładka BGK, Fundusz Inwestycji Strategicznych na stronie internetowej BGK i przez tę zakładkę, przez ten formularz będzie można te proste wnioski składać do 12 lipca, od dzisiaj 3 tygodnie.
Będziemy bardzo szeroko o tym komunikowali. Prosimy też Państwa o zachęcanie gminy do rozpoznania, czy mają ten potencjał na takie obszary przemysłowe, żeby móc je uzbroić. To jest niespotykana szansa. No, powiedzieć tyle, 3 miliardy złotych na uzbrojenie terenów to są pieniądze, które w żadnym dedykowanym programie Wolnej Polsce nie były przeznaczone na tego typu cel w tak krótkim naborze, w tak szybkim tempie. Nie będzie tu żadnego ograniczenia co do terminu przeprowadzenia tych inwestycji, bo wiemy, że one są bardzo wielowątkowe i skomplikowane. W jednym przypadku dociągnięcie jednego z mediów może trwać kilka tygodni, w innym przypadku po już uzyskaniu pozwoleń może być to kilka miesięcy, więc będziemy spokojnie czekali na realizację tych inwestycji. Pamiętajcie Państwo, że to jest fundusz po-covidowy, czyli nadal budujemy pewien potencjał gospodarki po wyjściu z COVID-19. 3 miliardy szacunkowa wartość całego programu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Ministrze. Szanowni Państwo, chciałem poinformować jeszcze o przyjętych ustawach, projektach ustaw na Radzie Ministrów. W tym porządku obrad, który był dzisiaj widoczny również przed posiedzeniem rządu, jest jedna ustawa, na którą chciałbym zwrócić szczególną uwagę, czyli ustawa o prawach konsumenta. Kilka rozwiązań, które na pewno z takiego codziennego życia Państwo, którzy nas dzisiaj oglądają, znają, a które sprawiały problemy, a jednocześnie w tej ustawie będą zaadresowane odpowiednią ochroną objęte, czyli między innymi uregulowanie kwestii dotyczących cen i przecen w sklepach. Wiemy doskonale, że pojawiały się nieuczciwe praktyki w tym zakresie. Ta ustawa, która dzisiaj została przyjęta przez rząd, oznacza, że w przypadku informowania o obniżkach cen towarów również przedsiębiorca będzie musiał pokazać najniższą cenę w ciągu ostatnich 30 dni, która była na ten produkt nałożona. Nie tak, że w jakimś momencie chwilowo podwyższa cenę, później obniża, żeby tworzyć sztuczną promocję. Trzeba pokazać cenę, która była najniższa w ciągu ostatnich 30 dni. To ma walczyć z nieuczciwymi praktykami, które pojawiały się w przypadku niektórych promocji, a w przypadku, gdyby to był nowy towar, to oczywiście musi być we wcześniejszym terminie. Jeżeli chodzi o inne kwestie, również wprowadzamy ograniczenia dotyczące kwestii związanej ze sprzedażą produktów, które są oferowane podczas różnego rodzaju spotkań. Mówimy tutaj o takich sytuacjach, gdy zawierane są z konsumentami umowy dotyczące usług finansowych podczas pokazów lub wycieczek. Wiemy doskonale, że również zdarzały się takie nieuczciwe praktyki. Te praktyki w ramach tej ustawy będą zakazane. Są również dopracowane przepisy dotyczące kwestii innych zasad dotyczących promocji, dotyczących wydłużenia terminów na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia i podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta. Wiemy też, że takimi ofiarami tego typu praktyk często padają osoby starsze. Do 30 dni wydłużony zostanie termin na odstąpienie od umowy w takim przypadku. Cała seria innych rozwiązań, które tutaj również są w tej ustawie wprowadzone. Ta ustawa została skierowana na posiedzenie Sejmu przez Radę Ministrów. Natomiast dzisiaj również, jeżeli chodzi o inne kwestie, przyjęta ustawa o nowelizacji ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK. Tutaj też rozwiązania, które mają ułatwić, uprościć procedury związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz całą siecią dróg kolejowych, które będą budowane w ramach tego projektu. Projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, czyli ustawa, która też upraszcza między innymi uznawanie zawodu przez osoby, które są za granicy. Projekt nowelizacji ustawy o służbie więziennej, tutaj likwidowanie między innymi nieuzasadnionych przywilejów dla więźniów, które są różnego rodzaju procedury, które mają ułatwić również szybsze osadzenie osób, które są skazane i unikają stawiennictwa osobistego w więzieniu po orzeczeniu kary. Projekt nowelizacji ustawy Kodeks Karny Wykonawczy, ustawy o dostępach do dokumentów publicznych i jeszcze kilka innych ustaw, które znajdują się w komunikacie po Radzie Ministrów.